Otwieram 32. sesję Rady Gminy w Międzyrzecu Podlaskim. Witam pana wójta gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztofa Adamowicza. Witam zastępcę wójta. Witam panią sekretarz. Witam panią skarbnik. Witam panią dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Witam zastępcę skarbnika. Witam panią kierownik referatu oświaty. Witam pana kierownika referatu inwestycyjnego. Witam panią kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Witam pana kierownika gminnego zespołu usług komunalnych. Witam pana mecenasa. Witam państwa sołtysów. Witam zaproszonych gości. Witam pana informatyka. Witam państwa redaktorów realizujących transmisję z obrad Rady Gminy. Nie powitam też państwa radnych, czy powitałem? To witam państwa radnych, przepraszam. Przechodzimy do stwierdzenia kworum. Stwierdzam, że mamy kworum do podejmowania uchwał. Otrzymaliście państwo porządek obrad. Czy w związku z porządkiem obrad są propozycje? Przechodzimy teraz do przegłosowania podpunktu E w punkcie 7, który chcemy wprowadzić do porządku obrad. Stwierdzam, że podpunkt E w punkcie 7 został wprowadzony do porządku obrad. Przechodzimy teraz, czy są jeszcze jakieś propozycje do porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy teraz do przyjęcia całego porządku obrad wraz z podpunktem E w punkcie 7. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Rozpatrzyliśmy podpunkt B w punkcie 1. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu C w punkcie 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że porządek obrad z poprzedniej sesji został przyjęty. Rozpatrzyliśmy punkt 1 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 2. Wręczenie gminnych odznaczeń honorowego obywatela gminy Międzyrzec Podlaski oraz zasłużonych dla gminy Międzyrzec Podlaski. Oddaję pani głos.
Dziękuję przewodniczącemu Rady Gminy za udzielenie głosu. Za chwilę nastąpi wręczenie gminnych odznaczeń tytułu honorowego obywatela gminy Międzyrzec Podlaski oraz zasłużonych dla gminy Międzyrzec Podlaski. Proszę przewodniczącego Rady Gminy pana Andrzeja Pietruka o odczytanie uchwały Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 października 2020 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Międzyrzec Podlaski. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski w sprawie nadania honorowego obywatela gminy Międzyrzec Podlaski. Rada Gminy Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Mając na celu wyróżnienie najwyższego uznania i honorowanie za zasługi dla gminy Międzyrzec Podlaski, nadaje się tytuł honorowego obywatela gminy Międzyrzec Podlaski dla kapitana Henryka Konstantego Zakrzewskiego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Międzyrzec Podlaski wraz z przewodniczącym Rady Gminy. Zapraszam sołtysa wsi Rzeczyca, pana Roberta Dymczuka o odebranie tytułu w imieniu społeczności wsi Rzeczyca. Proszę przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Pietruka i wójta gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztofa Adamowicza o wręczenie tytułu. Jest to tytuł pośmiertny. Kapitan Henryk Konstanty Zakrzewski, urodzony 1 maja 1900 roku w Rzeczycy, jako syn Edwarda i Anieli Społchowskich. W okresie 1914-16 z rodziną był ewakuowany do Rosji. Po powrocie był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, a od 1919 roku służył w Wojsku Polskim. Jako ochotnik służył w 34. Pułku Piechoty, który był w składzie 9. Dywizji Podlaskiej. Uczestniczył w 1920 roku w walkach z Armią Czerwoną. W 1922 roku ukończył szkołę średnią w Brześciu nad Bugiem. W latach 1923-26 ukończył szkołę podchorążych i oficerską szkołę inżynierii. Porucznik ze starszeństwem od 1 lipca 1927 roku, następnie w stopniu kapitana saperów służby stałej. Od 1938 roku został przydzielony do 6 Batalionu Saperów jako dowódca kompanii. W wojnie obronnej w 1939 roku służył w twierdzy w Brześciu. Potem dowodził parkiem pontonowo-mostowym, który około 25-26 września 1939 roku budował most saperski nad Włodawą. Zorganizował oddział liczący około 3000 żołnierzy i kilku oficerów, który kontynuował walkę do połowy października 1939 roku. Wytropiony i wzięty do niewoli, został osadzony w obozie w Starobielsku. Zachowały się kartki wysłane do rodziny 24 grudnia 1939 roku i z marca 1940. Zamordowany przez Rosjan w Charkowie w 1940 roku. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Proszę przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Pietruka o odczytanie uchwały Rady Gminy Międzyrzec Podlaski w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Międzyrzec Podlaski. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Międzyrzec Podlaski. Rada Gminy Międzyrzec Podlaski uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Mając na celu honorowanie za zasługi dla gminy Międzyrzec Podlaski, nadaje się tytuł zasłużony dla gminy Międzyrzec Podlaski dla pani Barbary Wsuł, pana Bogdana Bernata, pana Michała Wawerskiego, pana Grzegorza Kieczki, pani Iwony Ewy Jakoniuk, pana Michała Leszka Teofilskiego, pani Stanisławy Pietruk, pani Małgorzaty Matejek, panu Edwardowi Mikołajowi Łukasiewiczowi. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Międzyrzec Podlaski wraz z przewodniczącym Rady Gminy. Zapraszam panią Marię Wsuł. Barbara Wsuł jest sołtysem wsi Strzakły od stycznia 2011 roku. Funkcję tę sprawuje odpowiedzialnie, z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Jest życzliwa i otwarta na problemy i sprawy mieszkańców. Zawsze stara się je pozytywnie rozwiązać. Bierze czynny udział w życiu społecznym swojej miejscowości, jak i też całej gminy. Zapraszam pana Bogdana Bernata.
Nie ma. Zapraszam księdza Michała Wawerskiego z Parczewa. Ksiądz Michał Wawerski, wieloletni wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim, dał się poznać jako sprawny organizator i elastyczna osobowość. Jak ulał, pasuje do niego określenie do tańca i do różańca. W trakcie swej kapłańskiej posługi w naszej gminie pracował jako katecheta w szkole podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Misiach. Profesja ta pozwoliła mu wykazać się talentem, nie tylko organizatorskim, bowiem ksiądz Michał nieraz współtworzył uroczystości szkolne, jak i ogólnogminne. Praca w szkole otwarła go również na współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami, jak choćby Zespół Ludowy Echo w Przychodach, Klub Seniora w Rzeczycy czy Stowarzyszenie Misie w Misiach. Jako talenty organizacyjne i artystyczne angażowały go w wiele przedsięwzięć kulturalnych, jak choćby koncerty kolęd czy pieśni maryjnych. Owocem jego pracy jest nagranie dwóch płyt, kolędy oraz Na podlaskiej wsi. Niejako kwintesencją jego zaangażowania w życie naszej wspólnoty i zarazem ostatnim dziełem jego posługi w parafii świętego Mikołaja był udział w tworzeniu publikacji o krzyżach i kapliczkach na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Zapraszam pana Grzegorza Kieczkę z Mań. Pan Grzegorz jest rolnikiem, gospodarstwo przejął po rodzicach. Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. To patriota o głębokiej i żywej wierze. Chętnie, bezinteresownie działa na rzecz miejscowej społeczności. Pomaga w różnych pracach społecznych. Ludzie darzą go zaufaniem. To człowiek o wielkim sercu. Na jego zawsze można policzyć i brać przykład z jego postawy i kultury osobistej. Zapraszam panią Iwonę Jakoniuk z Puchacz. Pomoc przy szkole w celu pozyskania środków na wydatki szkolne dla szkoły w podstawowej Dołdze. Długoletnia praca jako byłego sołtysca na rzecz wsi Puchacze. Różne prace społeczne, na przykład organizacja dożynek, urządzenia zaplecza kuchennego i inne w domu ludowym w Puchaczach. Zapraszam pana Michała Teofilskiego. Pan Michał Teofilski od 7 lat pracuje w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaskim na stanowisku podinspektora do spraw promocji kultury i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Sposób, w jaki wykonuje swoje zawodowe obowiązki, wychodzi zdecydowanie poza ramy typowej urzędniczej pracy za biurkiem. To człowiek, który w innych ludziach widzi dobro i potencjał. Bez jego wsparcia wiele stowarzyszeń, tak prężnie działających na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, nie miałoby odwagi powstać, a co dopiero tak prężnie funkcjonować. Posiada również olbrzymią wiedzę i doświadczenie na temat organizacji pozarządowych. Jak zawsze na bieżąco z przepisami prawa, stale kontaktuje się ze stowarzyszeniami, inspirując do działania, wspierając w pozyskaniu środków zewnętrznych. Współpomysłodawca funduszu wkładów własnych, na co dzień skromny, zawsze profesjonalny, uprzejmy, dostępny o każdej porze dnia. Otwarty na potrzeby mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski, poszukujący rozwiązań problemów. To człowiek społecznik, poświęcający swój prywatny czas na zaangażowanie się w życie wspólnoty gminnej. Mówi się o nim człowiek instytucja i jest to idealne określenie jego jako człowieka, pracownika, kolegi i przyjaciela. Niezwykle skromna, oddana swojej pracy, życzliwa i chętna do współpracy. To artystyczna dusza, która swym talentem, zwłaszcza rękodzielniczym, ubogaca przeróżne uroczystości i inicjatywy. To właśnie ona rokrocznie organizuje szereg warsztatów artystycznych, dzięki którym rzesza dzieci, młodzieży i dorosłych często również powoduje dialog i współpracę międzypokoleniową. Wiele razy udowadniała, że chcieć to móc. Pani Stanisława posiada wiele umiejętności, którymi dzieli się serdecznie. Zawsze angażuje i wspiera
wszelkie działania mające na celu rozwój i ubogacenie w wiedzę i umiejętności oraz twórcze wypełnienie czasu użytkowników biblioteki i nie tylko. Z dużą empatią podchodzi do ludzi, dla których zawsze znajduje czas, dobre słowo, uśmiech i oczywiście książkę. Jeśli istnieje potrzeba, również dostarczoną na miejsce. Jej niezachwiana postawa jest fundamentem doskonałej współpracy ze Szkołą Podstawową imienia Henryka Sienkiewicza w Halasach i świetlicą Promyk w Halasach. Zapraszam panią Małgorzatę Matejek z Jelnicy. Jest to niezastąpiona prezes Stowarzyszenia Przyjazne Misie. Jedna z inicjatorek założenia stowarzyszenia, osoba potrafiąca umiejętnie połączyć czas poświęcany na prowadzenie wraz z mężem działalności gospodarczej z aktywnością społeczną na forum miejscowości Misie, jak i całej gminy. Pracowita i oddana działalności na rzecz społeczności lokalnej, dobra organizatorka przyczyniająca się do sprawnej realizacji przez stowarzyszenie licznych pożytecznych działań, np. wyjazd szkoleniowy śladami bitwy warszawskiej na Lubelszczyźnie, czy też wakacyjne warsztaty dla dzieci. Nigdy nie odmawia pomocy, poświęcając się organizacji ważnych dla gminy wydarzeń, jak np. wsparcie organizacji dożynek w Misiach. Wraz ze Stowarzyszeniem Przyjazne Misie niejednokrotnie przyczyniła się do budowania pozytywnego wizerunku gminy poprzez przygotowanie stoiska promocyjnego na dożynkach powiatowych. Osoba miła, serdeczna, integrująca społeczność, w której przyszło jej działać. Zapraszam pana Edwarda Łukasiewicza z Żabiec. Pan Edward Łukasiewicz, urodzony w 1938 roku, na stale zamieszkały w Żabcach. Ojciec czwórki dzieci, działacz społeczny, uhonorowany wieloma odznaczeniami. Od 60 lat aktywny członek OSP. W latach 1975-95 oraz 2010-2012 pełnił funkcję prezesa OSP. Odznaczony srebrnym i złotym medalem dla pożarnictwa oraz odznaką zasłużony dla gminy Strażak. W latach 1990 i 96 oraz 2006 i do 2014 roku pełnił funkcję sołtysa wsi Żabce przez okres 14 lat. W latach 1994 i 97 był przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Kaplicy w Żabcach. Przez władze państwowe odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem Zasługi. Uważamy, że postać pana Edwarda Łukasiewicza w pełni zasługuje na tytuł zasłużony dla gminy Międzyrzec Podlaski. Proszę teraz pana przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Pietruka i wójta gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztofa Adamowicza o wręczenie tytułu. Dziękuję za to.
W imieniu wszystkich odznaczonych serdecznie dziękuję kapitule za to, że zechciała się zająć naszymi osobami i tak miło nas tutaj dzisiaj no i uroczyście podniosła do takiej godności, jakim jest być zasłużonym dla gminy Międzyrzec. Serdecznie dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Rozpoczęliśmy punkt drugi porządku obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja wójta gminy, przewodniczącego Rady Gminy oraz przewodniczącej Komisji z bieżącej działalności. Proszę bardzo, panie wójcie. Otrzymaliście państwo informacje, w systemie sesja, ale pozwolicie, że kilka informacji przekażę za pośrednictwem transmisji do wszystkich mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski. Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Przypominam, że udział w spisie jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie artykułu 57 ustawy o statystyce publicznej. Spisu można dokonać samemu przez internet na stronie GUS pod linkiem spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii 22 279 99 99. Można również skorzystać z punktu spisowego w Urzędzie Gminy, w którym pracownicy Gminnego Biura Spisowego pomogą w wypełnieniu formularza spisowego. Z osobami, które nie spisały się same, skontaktuje się rachmistrz spisowy. Nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się telefonicznie z osobami fizycznymi objętymi spisem. Jeśli chcesz wypełnić sam formularz w internecie, możesz to zrobić, dopóki nie skontaktują się z tobą rachmistrz. Od 23 czerwca rachmistrzowie mają możliwość realizowania wywiadów bezpośrednio w miejscu zamieszkania respondenta. Nie wszyscy jednak będą korzystać z takiego rozwiązania, zatem wywiady telefoniczne będą nadal przeprowadzane. Chcę również państwa poinformować, że gmina Międzyrzec Podlaski podpisała umowę na rozbudowę, przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej na Centrum Aktywności i Integracji Społecznej. Wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Strzakłach. Wartość kontraktu po przetargu to 6 050 000 zł. Został przekazany plac budowy. Rozpoczęto również realizację projektu rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rzeczycy oraz budowa punktów pomiarowo przepływu ciśnienia na sieci 15 punktów z rozbudową systemu wizualizacji sieci wodociągowej. Wartość projektu 1,5 miliona złotych. Składającego się z dwóch części zamówień. Druga część jest to wizualizacja systemu wraz z punktami pomiarowymi 724 tysiące
złotych. Oba te projekty są finansowane, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubelskiego. Trwa procedura weryfikacji i oceny ofert w zakresie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, dostawa i montaż kotłów na gaz na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. I w następnym tygodniu planujemy podpisać umowę z wykonawcą. Przekazuję tą informację do wszystkich zainteresowanych i wybranych, ci, którzy zgłosili się do tego projektu, bo wszyscy zostali zakwalifikowani, że wykonawca do nowego systemu grzewczego w tym roku wykona te instalacje. Bo bardzo często mieszkańcy się pytają, czy instalacje będą w tym, czy w następnym roku. W tym nie trzeba zaopatrywać się w inny opał. Zostaną one zrealizowane. Trwa procedura wyboru, a właściwie procedura wyboru wykonawcy na montaż instalacji OZE w gminie Międzyrzec Podlaski. Ja przypomnę, że wartość projektu to 6 miliony 950 tysięcy. Dofinansowanie to ponad 4 miliony. Projekt zakłada łącznie 557 źródeł ciepła, w tym 505 zestawy solarne i kotły na biomasę w ilości 52. Trwa również procedura związana z dostawą i montażem, przepraszam, to już mówiłem na gaz, uciekło mi. A właśnie, trwa proces przygotowania dokumentacji przetargowej celem ogłoszenia przetargu na działanie, budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków na potrzeby naszych szkół. Przy wszystkich szkołach wymienimy istniejące oczyszczalnie ścieków. Również chcę Państwa poinformować, że ogłoszono postępowanie na budowę, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Halasy. Ogłoszono postępowanie na realizację zadania przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Rogoźnica. Ogłoszono postępowanie na realizację zadania budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Żabce. I również w przygotowaniu jest postępowanie na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Misie. Również Państwa informuję, że od 1 lipca rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, które ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, należy zgłosić, wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Żeby to zrobić, musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Również deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy. Przypominam, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeśli dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowanych przed 1 lipca 2021 roku. Na złożenie deklaracji mamy 12 miesięcy. Jeśli źródło ciepła lub spalania zostanie zainstalowane po 1 lipca, deklarację musimy złożyć w terminie 14 dni. Chciałbym Państwa poinformować i jednocześnie zaprosić w dniu dzisiejszym o godzinie 18 w miejscowości Zaścianki przy Domie Ludowym
Odbędą się warsztaty w ramach projektu realizowanego, warsztaty taneczne w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury. Dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności pod nazwą Potańcówka na dechach. Jest to jeden z pięciu projektów realizowanych w ramach, jednych z pięciu działań realizowanych w ramach tego projektu. Również chciałbym zaprosić w imieniu Stowarzyszenia Przyjazne Misie w dniu 18 lipca przy Szkole Podstawowej w Misiach odbędzie się realizacja projektu Spod Strzechy w XXI wiek. W ramach, w programie znajdzie się między innymi Festiwal Twórczości, konkursy kulinarne tradycyjne i współczesne, konkurs wokalny dla dzieci, program artystyczny w wykonaniu gminnych talentów, start godzina 14:30 i oczywiście, jak zawsze w tradycji przy tego typu działaniach, również inscenizacja regionalna z teatrem obrzędowym oraz koncert zespołu Chojraki. Projekt ten jest współfinansowany przez lokalną grupę działania ze środków zewnętrznych. Zapraszamy wszystkich do udziału i zabawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapoznam Państwa z pismami, które wpłynęły do Rady Gminy. Wojewoda lubelski wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne gminy Międzyrzej, Międzyrzec Podlaski w części uchwały paragraf drugi. Wpłynęły również dwa wyroki sądowe Sądu Administracyjnego w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. To uchwała z 2020 roku i druga uchwała z 2019 roku i dotyczy to paragrafu 4 ustęp 2, paragrafu 13 ustęp 2 i paragrafu 14 ustęp 2 punkt 3. I dotyczy to w tych wyrokach tych samych paragrafów. To są wszystkie pisma, które wpłynęły do Rady Gminy. Jeśli przewodniczący komisji stałych mają coś do przekazania, informacje, proszę bardzo. Dobrze. Dziękuję. Rozpatrzyliśmy punkt 3 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 4. Składanie pisemnych zapytań i interpelacji radnych. Czy mają Państwo radni jakieś interpelacje? Nie widzę. Rozpatrzyliśmy punkt 4 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2020 rok. Podpunkt A. Przedstawienie raportu. Raport otrzymaliście Państwo na skrzynki mailowe. Nie będziemy go chyba jeszcze raz przedstawiać. Dobrze, to teraz przechodzimy do podpunktu B. Debata. Czy Państwo radni w sprawie raportu macie pytania, wątpliwości? Proszę. Nie widzę. Były przedstawione opinie komisji w sprawie raportu. Proszę bardzo, przewodniczący komisji stałych o opinię komisji do raportu. Opinia komisji oświatowej. Dziękuję bardzo. To przechodzimy do punktu, podpunktu C. Głosowanie nad uchwałą w sprawie wotum zaufania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Rozpatrzyliśmy punkt 5 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
Podpunkt A. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdań finansowych. Tak, proszę bardzo, panie skarbnik, jeśli są. Krótko przedstawienie, proszę bardzo. Informacja z wykonania budżetu gminy w 2020 roku. Dochody zaplanowane w wysokości 67 220 404 zł 33 grosze zrealizowane zostały w kwocie 67 645 417 złotych 25 groszy, co daje 101% wykonania planu dochodów. Z tego dochody bieżące wykonane w 97% i dochody majątkowe wykonane w 123%. Ze względu na źródła dochodów wykonanie przedstawia się następująco. Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego wykonanie w 106%, dochody własne wykonanie w 101% oraz dochody zlecone wykonanie w 99%. Wydatki zaplanowane były w wysokości 67 580 736 zł 82 grosze. Zrealizowano je w wysokości 63 52 500 zł 97 groszy w wysokości 94%. Z tego wydatki bieżące prawie 95% wykonania planu oraz wydatki majątkowe w wysokości prawie 88% wykonania planu wydatków. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 48 inwestycji o łącznej kwocie wydatków 9 935 763 zł 23 grosze. Udzielono oprócz tego trzech pomocy finansowych w formie dotacji powiatowi bialskiemu na kwotę 947 818 zł 94 grosze. Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 4 592 916 zł i 28 groszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do podpunktu B. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Również panie skarbnik, proszę. Przedstawię. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez wójta gminy Międzyrzec Podlaski sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożone przez wójta gminy Międzyrzec Podlaski sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Skład orzekający dokonał analizy przedłożonego sprawozdania opisowego oraz sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych. Przedłożone sprawozdania statystyczne są poprawne pod względem formalno-rachunkowym i odpowiadają wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Przedłożone sprawozdania opisowe opracowano w sposób staranny i kompletny. Skład orzekających w stwierdzeniach powyższych nie dokonał oceny celowości wydatkowania środków gminy ani gospodarności wykonujących budżet. Ocena w tym zakresie należy zgodnie z obowiązującymi przepisami do właściwości Rady Gminy Międzyrzec Podlaski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozpatrzyliśmy podpunkt B. Przechodzimy do podpunktu C. Przedstawienie wniosku uchwały Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz opiniami pozostałych komisji. Proszę bardzo, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Uchwała numer 1 na 2021 rok Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 9 czerwca 2021 roku w sprawie opinii o wykonanie budżetu gminy za 2020 rok oraz w sprawie wniosku do Rady Gminy Międzyrzec Podlaski o udzielenie wójtowi gminy Międzyrzec Podlaski absolutorium. Komisja rewizyjna w składzie Ilczuk Jadwiga przewodnicząca, Jarosław Czapski zastępca, członkowie Agnieszka Chmielewska, Andrzej Frąckiewicz, Tadeusz Sawczuk, Maciej Tymoszuk. Na podstawie artykułu 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 713 ze zmianami
artykuł 270 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych oraz paragraf 90 statutu gminy Międzyrzec Podlaski przyjętego uchwałą numer 15/338/18 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 września 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Międzyrzec Podlaski Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2018 roku. Pozycja 4833 i 4834 uchwala co następuje. Zaopiniować pozytywnie wykonanie budżetu gminy Międzyrzec Podlaski za rok 2020. I punkt drugi, wystąpić z wnioskiem do Rady Gminy Międzyrzec Podlaski o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Międzyrzec Podlaski. Mam czytać uzasadnienie całe? Nie, no raczej nie ma potrzeby, bo to się powtarza wszystko, co... Dobrze, teraz przejdziemy do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na uchwałę Rady, na uchwałę Komisji Rewizyjnej. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za 2020 rok i na tej podstawie wnioskuje do Rady Gminy Międzyrzec Podlaski o udzielenie wójtowi gminy Międzyrzec Podlaski absolutorium za rok 2020. I jeszcze uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Komisja w składzie Mirosława Strzemecka przewodnicząca, Jolanta i Robi członek i Adam Błaszko członek uchwalają co następuje. Opiniuje się pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Międzyrzec Podlaski w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. I jeszcze może ocenę samą, czy nie? Skład orzekający dokonał oceny wniosku Komisji Rewizyjnej, biorąc pod uwagę formalno-prawną stronę przedłożonej uchwały Komisji i stwierdził, że nie narusza on postanowień artykułu 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 270 ustęp 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z uzasadnienia do uchwały wynika, że Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia, opinię o tym sprawozdaniu wydaną przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz sprawozdanie finansowe. Na ich podstawie oraz w oparciu o przedstawione w uzasadnieniu dane pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2020 rok i wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie wójtowi absolutorium. Przytoczone wyżej argumenty i posiadane przez RIO dokumenty dotyczące realizacji budżetu gminy za 2020 rok, jak również pozytywna opinia dotycząca przedłożonego przez wójta gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy Międzyrzec Podlaski wydana przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie upoważniają skład orzekający do wydania pozytywnej opinii o wyżej wymienione wniosku w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz proszę przewodniczącego Komisji Oświatowej o opinię w sprawie uchwały. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Rolnej. Dziękuję. I przewodniczącego Komisji Budżetowej. Komisja Budżetowa na posiedzeniu po zapoznaniu się z sprawozdaniem jednomyślnie zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie oraz jednomyślnie zaopiniowała udzielenie absolutorium wójtowi gminy Międzyrzec Podlaski. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do podpunktu D, dyskusja. Proszę bardzo Państwa radni, są jakieś
pytania z tej sprawy? Nie widzę. Proszę bardzo. Grzech nie powiedzieć czegoś dobrego o tym budżecie. Budżet rekordowy, ponad 60 milionów. Rekordowy także w kwestii zadań inwestycyjnych, ponad 30, czy nawet trudno ich zliczyć, ile od tych najdrobniejszych z Funduszu Sołeckiego po te wielkie, duże. Tutaj RIO mówi, że wszystko księgowo dobrze. Ja myślę, że radni też mówią, że celowo wszystko jest dobrze. Rozpatrywanie tego budżetu jakby tylko w zamknięciu jednego roku to za mało. Dlatego, że to jest kolejny budżet, który realizuje pewną wizję w gminie. Tą wizję mieliśmy okazję kilka dni, czy nawet w tej chwili mamy okazję w Kranach doświadczać, gdzie przy takich upałach, przy rekordowych poborach wody, tej wody nie brakuje. Chwilami można narzekać na ciśnienie, ale ta woda jest. I to, że ta woda jest, to jest wizja budżetu roku 20, 19, 18, za chwilę będzie 21. I tą wizję wójt, i nie chwaląc się też Rada Gminy, realizuje wspólnie, zgodnie, także w dziedzinach kanalizacji, drogownictwa, straży pożarnych. Także myślę, że kwestia głosowania nad sprawozdaniem czy udzieleniem absolutorium to jest tylko formalność. Gratuluję panie wójcie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jakieś głosy? Nie widzę. Przechodzimy do podpunktu E. Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem wójta gminy z wykonania budżetu za 2020 rok. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta gminy Międzyrzec Podlaski z wykonania budżetu za 2020 rok. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do... Ale może po następnym głosowaniu, dobrze? Przechodzimy do podpunktu F. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Międzyrzec Podlaski z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Gratuluję panie wójcie za wkład pracy pana i pana pracowników na rzecz dobra wspólnego i mieszkańców. Dziękuję bardzo. A to z konsekwencją jest głosowanie Rady Gminy. To może najpierw dwa słowa. Proszę bardzo. Proszę zająć się, a może na stojąco. Dzisiaj jest dzień symboliczny, bo nie tylko uczniowie otrzymali cenzurki, ale również wójt gminy Międzyrzec Podlaski i wszyscy jego pracownicy oraz radni gminy Międzyrzec Podlaski. Dziękuję za udzielone absolutorium i dziękuję za udzielone wotum zaufania, bo to oznacza, że tą wizję, którą wspólnie kreujemy, rozwoju gminy, gminnych inwestycji, kierunków rozwojowych, jest wspólna i przemyślana. Dziękuję Radzie Gminy za mądrość wyboru ścieżek, którymi podążamy, i wyboru też kierunków rozwoju, bo to, o czym pan przewodniczący Komisji Budżetowej wspomniał, nie byłoby możliwe, gdyby nie przezorność radnych gminy Międzyrzec Podlaski, którzy wbrew nawet niektórym opiniom mieszkańców, głosów płynących z zewnątrz, zaufali wójtowi, że możemy zmodernizować nasze stacje ujęcia wody tak, aby woda płynęła
dobra, dobrej jakości i bezpieczna dla naszych mieszkańców. Sądzę, że przyjdzie taki czas po pandemii, że również państwa sołtysów zabierzemy na nowo zmodernizowane stacje ujęcia wody, aby mogli zobaczyć, jak te stacje wyglądają po modernizacji i jakie mają możliwości. Pan przewodniczący wspomniał tutaj o upałach, rozbiorach wody i tak dalej. Tak, mamy rekordowe rozbiory wody. Nasze stacje pracują na ponad 60% swojej wydajności, nie 100. Jedynie, co nas może ograniczać, to tylko i wyłącznie przepustowość. Ale przecież realizujemy nowe kierunki w następnej perspektywie, pochylając się nad wymianą, rozbudową sieci wodociągowej na terenie naszej gminy. Po to dzisiaj realizujemy projekt monitoringu sieci, punktów pomiarowych na sieci, abyśmy mogli sprawnie zarządzać tym. A kolejnym krokiem będą następne inwestycje w kanalizację i przydomowe oczyszczalnie ścieków, tak abyśmy tworzyli gminę proekologiczną i przyjazną naszych mieszkańców. W tym budżecie i budżetach następnych nie zapominamy o mieszkańcach w sposób taki indywidualny. Świadczą o tym wymianę źródeł ciepła w domu. Kilka projektów zrealizowanych. W tym roku będziemy realizować dwa. Takie w sumie w przeciągu kilku lat zrealizowaliśmy wymianę pieców w takim, we wszystkich domach w miejscowości Przychody, jakbyśmy sumowali ilość tych pieców, a tak naprawdę w każdej miejscowości naszej gminy. Źródła, odnawialne źródła energii, ponad 500 solarów. Czekamy też z utęsknieniem na nowe projekty, aby realizować fotowoltaikę, bo wiemy, nasz projekt, duży projekt, kilkunastomilionowy, z tej ostatniej puli nie dostał się na liście dofinansowań, ale jest na liście rezerwowych. Być może doczekamy się również realizacji. Ale z tego miejsca chciałbym też podziękować szczególnie tym, którzy na co dzień pracują, a są to moi pracownicy, reprezentowani dzisiaj przez kierowników referatów. Dziękuję wam za takie merytoryczne wsparcie, ale przede wszystkim za sumienną pracę i życzliwość wobec każdego petenta w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski. Bez was nie byłoby możliwe realizowanie sprawnie tych zadań, ale przy tym również w sposób bezpieczny i w sposób w pełni profesjonalny. Ukłon w stronę zespołu Urzędu Gminy. Naprawdę mamy świetnych pracowników i stworzyliśmy świetny zespół. A dzięki takiemu zrozumieniu, ale też słuchaniu mieszkańców, jesteśmy w stanie naprawdę wiele zrobić. Stajemy się gminą, która jest gminą przewidywalną i która jest gminą godną naśladowania, jak to niektórzy mówią, a radością jest dla mnie kierować taką gminą, mając wsparcie pracowników, państwa radnych, sołtysów i mieszkańców. Dziękuję za tą bardzo, bardzo wysoką notę, bo ona tak naprawdę świadczy o pracy Urzędu Gminy. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Rozpatrzyliśmy punkt 6 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A. Zmiana budżetu gminy na 2021 rok. Proszę bardzo, pani skarbnik. Dziękuję, panie przewodniczący. Może zacznę od zmiany, która wpłynęła już po posiedzeniu komisji budżetowej. Dotyczy zmiany w funduszu sołeckim w sołectwie Krzymoszyce. Jest to utworzenie nowego zadania i przesunięcie środków na ten cel, oczywiście w ramach Funduszu Sołectwa Krzymoszyce.
Pozostałe zmiany w budżecie, strona dochodowa, wprowadzenie środków, kary za nieterminowe realizowanie umowy, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wprowadzenie grantu Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, wprowadzenie środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID z przeznaczeniem na infolinię i transport na szczepienia, wpływ środków z refundacji wydatków w ramach realizacji projektu termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Pozostałe dochody są to wpływy odsetek oraz wpływy z różnych dochodów. Strona wydatkowa, zabezpieczenie środków na pomoc finansową w formie dotacji dla powiatu bialskiego na realizację zadania rozbudowa dróg powiatowych Kożuszki-Krzewica. Oprócz tego zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości, zabezpieczenie środków na dotację podmiotową dla stowarzyszenia prowadzącego publiczną jednostkę oświatową w Tuliłowie, zabezpieczenie środków na remont nawierzchni korytarzy w Szkole Podstawowej w Rudnikach oraz Rzeczycy, wprowadzenie po stronie wydatkowej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na infolinię i transport na szczepienia, zabezpieczenie środków na odbiór odpadów z terenu gminy. Pozostałe zmiany w budżecie są na wniosek kierowników jednostek celem zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania danej jednostki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczących komisji stałych, którzy opiniowali zmiany do budżetu, o przedstawienie opinii komisji. Opinia Komisji Oświatowej pozytywna. Opinia Komisji Budżetu i Finansów pozytywna. Proszę bardzo Państwa, radni, są pytania w związku ze zmianą do uchwały? Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Rozpatrzyliśmy podpunkt A w punkcie 7. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu B w punkcie 7. Zmiany w letniej prognozy finansowej. Proszę bardzo, pani skarbnik. Dziękuję, panie przewodniczący. W załączniku przedsięwzięcia wprowadzenie przedsięwzięcia rozbudowa dróg powiatowych Kożuszki-Krzewica i przedsięwzięcie wprowadzone jest w latach 2021-2023. Natomiast w załączniku wieloletnia prognoza finansowa, dostosowanie zmian do zmian w budżecie gminy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo przewodniczących komisji stałych, które opiniowały zmiany do wieloletniej prognozy finansowej. Opinie. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo Państwa, radni, są jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Rozpatrzyliśmy podpunkt B w punkcie 7. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu C w punkcie 7. Udzielenia pomocy finansowej powiatowi bielskiemu na rozbudowę dróg powiatowych nr 1006L i 1007L. Dziękuję panie przewodniczący. Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej w wysokości 756 174,97 zł. Dotyczy rozbudowy dróg powiatowych 1600L Olszanka, granica województwa Kożuszki-Krzewica, odcinek drogi krajowej nr 2 Kożuszki i nr 1700L Pruchenki, granica województwa Kożuszki do granic województwa Mostów-Huszlew. Szanowni Państwo, w ubiegłym roku powiat bielski jako zarządca dróg opracował dokumentację projektową na przedmiotowe zadanie oraz złożył wniosek o dofinansowanie tegoż zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W związku z otrzymaniem w bieżącym roku wspomnianego dofinansowania powiat bielski przystępuje do realizacji tego zadania w podziale realizacji na 3 lata 2021-2023.
I w związku z tym gmina Międzyrzec Podlaski, jak to już jest właściwie w zwyczaju, prawda, jeżeli chodzi o nasz obszar, zadeklarowała pomoc w wysokości 50% kosztów, tak aby po prostu te drogi mogły być przebudowywane, remontowane i służyły naszym mieszkańcom. Dziękuję. Dziękuję. Komisja Rolnictwa opiniowała tą uchwałę? Opinia pozytywna. Komisja Budżetowa również, czy nie? Dobrze. Proszę bardzo, Państwo radni, są jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na rozbudowę dróg powiatowych nr 1006L i 1007L. Przystępujemy do głosowania. Że uchwała została podjęta jednogłośnie. Rozpatrzyliśmy podpunkt C w punkcie 7. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu D w punkcie 7. Zalecenia dróg do kategorii dróg gminnych. Proszę bardzo, panie. Uchwała dotyczy zalecenia do kategorii dróg gminnych dróg stanowiących drogi wewnętrzne. Jest to 11 dróg na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Jeżeli chodzi o zasadność tej uchwały, dzięki tego typu działaniu usprawnimy działanie, jeżeli chodzi o lokalizację działań wokół tych dróg, uatrakcyjnimy je pod względem chociażby prowadzonej działalności gospodarczej. Drogi te w przeważającej większości są lub posiadają nawierzchnię bitumiczną, są oznakowane zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury i również, jeżeli chodzi o zarząd powiatu bielskiego, pozytywnie zaopiniowano propozycję wójta gminy powyższej sprawy. Dziękuję. Czy Komisja Rolnictwa opiniowała te zmiany? Zapoznaliśmy się z projektem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Znamy temat. Niestety głosowanie nad opinią umknęło nam gdzieś między wierszami. Byliśmy na wyjazdowej komisji i spraw było dosyć sporo, duża dyskusja i niestety tej opinii przeoczyliśmy ją. Rozumiem. Myślę, że w tym głosowaniu wszyscy wyrażą swoją opinię. Dobrze, proszę bardzo, Państwo radni, w tej sprawie jakie są pytania? Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zalecenia dróg do kategorii dróg gminnych. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Rozpatrzyliśmy podpunkt D w punkcie 7. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu E w punkcie 7. Ustalenie wysokości i zasad przyznawania diet radnych gminy Międzyrzec Podlaski oraz zwrotu kosztów podróży służbowej. Proszę bardzo, wnioskodawca. Chcę powiedzieć, że nie jest to podwyżka diet dla radnych, a zmiana zasad wypłacania i powrotu do zasad wynagrodzenia sprzed pandemii. Uchwała ustala zryczałtowaną dietę w stosunku miesięcznym zwanej dalej dietą ryczałtową dla radnego w wysokości 900 zł, pełniącego funkcję przewodniczącego rady w wysokości 1340 zł, pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego rady w wysokości 110 zł, 1100 zł, pełniącego funkcję przewodniczącego komisji stałych w wysokości 1100 zł. Tą uchwałę opiniowała Komisja Budżetowa. Opinia pozytywna, jednomyślnie.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Państwo radni, są pytania. Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości zasad przyznawania diet radnych gminy Międzyrzec Podlaski oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta głosami 12 za, 3 wstrzymujący się. Rozpatrzyliśmy punkt 7 porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 8. Wolne wnioski. Proszę bardzo, Państwo radni, są jakieś pytania. Nie widzę. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 32. sesję Rady Gminy Międzyrzecu Podlaskim. Dziękuję bardzo.